Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, anioł wizualny. Pewnie niejednokrotnie w życiu spotkaliście kobiety z piękną, taką delikatną, anielską twarzą. Mówicie, Boże, jaki to jest aniołek. Jejku, jaka ona śliczna, taka delikatna, taka subtelna. Taki po prostu aniołek. Jeszcze do tego z piękną twarzą. Mówicie, Boże, jak tu w ogóle z nią postępować? Tacy pewni przestraszeni. Jejku, jaka ona naprawdę ładna. I taka twarz, taki cukiereczek, wiecie. Że każda osoba mówi, Boże, są takie twarze, które są po prostu... Nie dość, że bardzo ładne u kobiet, to jeszcze do tego każda osoba podchodzi i mówi, Boże, jaki ty jesteś aniołek, jaka ty jesteś grzeczniutka, jaka ty jesteś ładna. One ciągle to słyszą od małego. No po prostu mają taką twarz, taką mają urodę, że tak naprawdę na 100 facetów 95 powie, no, że naprawdę jesteś ładna, że jesteś piękna. Do tego jeszcze jesteś taka anielska, taki aniołek. Dlaczego poruszyłem ten film? Ponieważ też mam taką wielką głowę sytuacji z życia, ale jedną Wam przytoczę. Właśnie taki bardzo zamożny, wykształcony i przystojny facet ze Szczecina miał taką żonę, takiego właśnie aniołka, cukiereczka. Facet, firma rozwinięta, naprawdę kosmos, dochody nieprawdopodobne, tak naprawdę temat pieniędzy to u nich się już skończył w połowie rozpoczęcia tej firmy, a już druga połowa to już tylko podróże, radość i tak naprawdę no po prostu życie pełnią życia, o tak bym powiedział w skrócie, podsumowanie ich małżeństwa, jeżeli chodzi o sferę finansową. I co się stało z tą kobietą, z tym właśnie cukiereczkiem, z tym aniołkiem? Jeszcze pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ja nigdy nie mówię na podstawie jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu przykładów, tylko ja mówię na podstawie setek obserwacji moich życiowych. A to, że przytaczam jedną historię, to jest tylko jedna historia, a całą taką masę mam w głowie. I co się stało z tą kobietą? Nagle ta kobieta zatrudniła się u nas w agencji towarzyskiej w Szczecinie. Gdy on się o tym dowiedział, a finansów było nie do wydania. Tak dobrze facet prosperował. Bo mój kolega z nią później rozmawiał, dlaczego ona to zrobiła, dlaczego tak się akurat stało w jej przypadku? Bo ona miała dość monotonii, dość nudy tego mężczyzny. Po prostu już to wszystko ją tak pochłonęło, ta nuda, ta codzienność, że ona potrzebowała wrażeń. Ale miała tak twarz anielską i tak ładną, że ten facet w największych jego marzeniach w głowie, w największej jego wyobraźni, on nawet by nie pomyślał w połowie, co ona potrafi zrobić. Ja w swoim życiu również poznałem wiele kobiet, które miały tak twarz anielską, a to, co one potrafiły wyprawiać z facetami, jedną na przykład mam też taką w głowie, która była aniołem wręcz wizualnie, a miała po trzech, czterech mężczyzn, z którymi się spotykała i tylko jednego okłamywała, drugiego okłamywała, trzeciego, czwartego i piątego. Oczywiście, podsumowując ten film, panowie, żebyście nie brali do siebie, że wszystkie takie kobiety, które mają twarz anielską, są takie, ale żebyście zawsze mieli jedną bardzo ważną rzecz w głowie. Kobieta, która ma ładną buzię, ewidentnie ładną i jeszcze tego grzeczną, ona to słyszy 25 lat, 30, 15, pół życia, to całe życie praktycznie to słyszy, że jest ładna i grzeczna. Wiecie, co przede wszystkim jest, gdy wy to samo powiecie? Jeżeli wy powiecie do niej, że jest ładna i że ma tą ładną buzię, to jesteście jak taka ulotka, która wam codziennie przynosi ktoś ulotki, albo na maila przychodzi do was poczta. To ja nawet nie czytam tej poczty, tylko wykasowuję, a ulotka, która przychodzi do skrzynki, bo do skrzynki przychodzi pełno różnych ulotek, to ja je wrzucam, ja nigdy ich nie czytam. I tak samo jest z waszym podejściem do takich kobiet.
gdy zobaczycie ładną buzię i atrakcyjną, a jeszcze anielską, to albo się trzęsiecie bardzo często, albo naskakujecie tej kobiecie. A to, panowie, nie tędy droga. Te kobiety właśnie chcą odwrotności bardzo często. Mają dość słuchania, że są piękne, ładne. One przede wszystkim kochają konkretnych facetów. Facetów, którzy odwrócą perspektywę ich 25-letnich, 25-letnich, 30-letnich i praktycznie perspektywę całego jej życia słuchania ciągle od innych mężczyzn. Jestem ładna, jesteś taka cukierkowata. Wy też musicie odwrócić to i być dla tych kobiet bezczelnym, konkretnym i nigdy też przenigdy nie powtarzać jej, że ona jest ładna i że ona ma cukierkową buzię, bo one już to słyszały dziesiątki tysięcy razy. Podsumowując, zawsze, kiedykolwiek zobaczycie piękną, atrakcyjną kobietę z anielską twarzą, zastanówcie się nad moim filmem troszeczkę, jak do niej podejść, ale nigdy, przenigdy nie podchodźcie do niej mówiąc, że jest ładna, że jest cukierkowa twarz i nigdy, ale to przenigdy nie bądźcie przy niej przestraszeni. Tylko konkretni i jeszcze raz konkretni. Tego wam życzę z całego serca. Zawsze, gdy będziecie widzieć od dzisiejszego dnia atrakcyjną, piękną twarz kobiety, do tego jeszcze z takim anielskim wyrazem, spojrzeniem, to bądźcie przy niej zdecydowani, konkretni i bezczelni. To gwarantuje wam, że bardzo jej się może spodobać. Hej!